Witam wszystkich serdecznie po raz kolejny, już w kolejnym odcinku, w kolejnej części podsumowania sezonu 2023-2024 w Pekao Bank Polski Ekstraklasie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Piaście Gliwice, zespole, który skończył w środku tabeli, choć mogło się na to kompletnie nie zanosić. Jednocześnie się zanosiło na początku, później już ta obiekcja się mogła trochę zmienić, ale tak czy inaczej, Michał Wawrzyniak, Super ESA Podcast, witam bardzo serdecznie Was wszystkich słuchających, witam także moich gości, Jakub Miłkowski, szef radia Ekstraklasowe Przemyślenia, a także redaktor naczelny serwisu Piast Info, witam Cię Kuba serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. A także Leszek Ziętkiewicz, zastępca właśnie redaktora naczelnego, czyli taki wicenaczelny też serwisu Piast Info, witam Cię Leszek serdecznie także. Dzięki, witam też Ciebie Michał i Ciebie Kuba. Dobrze, zaczniemy sobie na początku od takiej ogólnej oceny sezonu, od tego właściwie dlaczego my się tu spotykamy, no bo spotykamy się, żeby podsumować te minione rozgrywki w wykonaniu zespołu z Gliwic. Pierwsza połowa sezonu była, no co by nie mówić, bardzo dobra, może bardzo dobra. Jeżeli chodzi o to, jak wyglądała gra, jak wyglądała przede wszystkim defensywa, najlepsza defensywa w lidze, jeżeli chodzi o jesień, była defensywą Piasta, najmniej goli straconych, nawet Śląsk, który słynął z takiej gry, można powiedzieć, trochę pragmatycznej i jakby można powiedzieć, że opierającej swoją siłę na tym, aby dobrze grać szczelnie w defensywie, to Piast wyglądał w tej materii lepiej, ale też trochę zawodził atak, ponieważ mecze, jeżeli na 0 z tyłu kończył Piast, to kończył też na 0 z przodu. Mało było tych bramek, mało było przede wszystkim zwycięstw, bo głównie to były te remisy, które tak prześladowały zespół Piasta przez długi okres, gdzieś zimą to się nawet trochę przesunęło na tą gorszą stronę na początku, jeżeli chodzi o początek tej drugiej rundy, kiedy Piast właściwie z każdym przegrywał i dopiero musiał się odbić na tym słynnym zagranym meczu z Puszczą, który był dogrywany względem tego, w którym momencie został przerwany. Pamiętamy, ten mecz rozpoczął się w zeszłym roku, on trwał jeszcze tak długo trwał, że trzeba było go dogrywać rok później, parę miesięcy później, ale już w nowym roku. No i w tej chwili można powiedzieć, że Piast gdzieś później tą, kiedy była, wymagała tego chwila, kiedy trzeba było wziąć się w garść, to zrobił i szybko, można powiedzieć, ulotnił te, można powiedzieć, widmo spadku, które gdzieś mimo wszystko zaglądało w oczy Aleksandra Wukowicza i jego piłkarzy. Coraz mocniej udało się to jednak szybko odgonić. Panowie, jak ocenicie ten sezon w wykonaniu Piasta i czy można powiedzieć, że był on mimo tych kilku perturbacji, tych może nawet nie kilku, ale czasami wielu perturbacji, tych przeszkód, całkiem dobry, całkiem znośny? Co o tym panowie sądzicie? Może ty Kuba zaczniesz jako pierwszy. No tak, przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że Wukowiczowi nie udało się zrównoważyć ofensywy i defensywy, bo tak jak wspomniałeś, w rundzie jesiennej ta defensywa świetnie się prezentowała. Ariel Mosur i Jakub Czerwiński stanowili monolit, był także Aleksandros Katranis na lewej stronie i na prawej Arkadiusz Pyrka. To bardzo dobrze wyglądało, gorzej jeśli chodzi o ofensywę. Tam kontuzjowany był Kamil Wilczek. Musieliśmy szukać różnych rozwiązań, jak chociażby Jorge Felix, Michael Amejał czy Serhii Krykun na dziewiątce. To nie do końca wychodziło. I właśnie w drugiej części gdzieś przyszedł Fabian Piasecki, właściwie wrócił po kontuzji Kamil Wilczek i wyglądało to lepiej, mimo tego, że to też nie byli napastnicy, którzy grali świetnie, no to jednak ta ofensywa wyglądała lepiej. W rundzie wiosennej piłkarze Piasta strzelali bramki, ale za to defensywa zawodziła, chociażby osłabiona odejściem Aleksandrosa Katranisa, już wspomnianego przeze mnie, Ariel Mosur także nie był i nie jest tak naprawdę cały czas w najwyższej formie, za to Thomas Hook go godnie zastępował. Jakub Czerwiński też popełniał błędy, no i nie najlepiej to wyglądało, tym bardziej gdy na lewej stronie musiał grać Tomasz Mokwa, który jest prawonożny i raczej ciężko mu było się przestawić na tę lewą stronę, choć on, no co prawda, nie zawodził w defensywie jakoś bardzo często, ale jednak zdarzało mu się popełniać błędy, a ofensywnie tak naprawdę drużynie Piasta nie dawał nic.
Leszek, a jakbyś miał do tej opinii Kuby dołożyć coś od siebie, to jeżeli chodzi o Twoją ocenę sezonu, to jakbyś spojrzał na ten sezon w wykonaniu Piasta? Właściwie mógłbym powiedzieć, że Kuba wyczerpał. W moich oczach to te początki w ogóle tego sezonu i tak jak sezon pan brzmi trochę futbolowo-absurdalnie, bo to, że Kuba wspomniał, że myśmy mieli problemy w ofensywie, to jest oczywiste. Nie ma dyskusji, i nie ma co zaginać faktów, czy tworzyć jakichś wirtualnych rzeczywistości. Ale ja zwróciłem uwagę na to, że na czym polegała ta cała abstrakcja. Teraz, mimo że nie miał plików, to praktycznie wytwarza mowite wprost liczby G. No, współczynnik goli oczekiwanych były bardzo z takich plików powinny bramki. No, nie mieliśmy na bardzo wiele sytuacji próbowali wykańczać. Tego brakowało. I to powodowało między innymi remisy, na przykład pepekowy remis z Legią. Pekowa przegrana z Lechem, bo w pierwszej kolejce. Bo prawda jest taka, i Kuba też to przyzna, ostatnie 15 minut tego meczu to Lech praktycznie nie istniał. Więc jakby popatrzeć na to wszystko, to Piast trochę grał abstrakcyjny jakby futbol w rozumieniu sportu, moim zdaniem, i na to też by warto było zwrócić uwagę. No tak przede wszystkim te remisy, które Piasta prześladowały, i te kowe porażki, bo na przykład porażka z Widzewem, gdzie wiemy wszystko, jak sędzia popełnił błąd. No nie ma co dyskutować o sytuacji, bo błędy sędziom się zdarzają, to jest naturalna sprawa, ale jeśli w taki pechowy sposób przegrywasz mecz, to ty masz 0 punktów, a nie 3 czy 1. I to wszystko się nakładało, i moim zdaniem tak to należy mniej więcej ten sezon. No, jak ja mogę powiedzieć, ja nie jestem zadowolony z tego sezonu, zresztą nie ukrywamy wszyscy przy okrze, że nie jesteśmy zadowoleni z tego sezonu. Było już wspomniane przy okazji oceny sezonu Kuby właśnie o tej pozycji napastnika, bo to też był główny problem dla Piasta. Miał być docelowym numerem 1 Kamil Wilczek, on doznał kontuzji, po sezonie już go wstyd lub niestety nie będzie, no mimo że w końcówce sezonu jakkolwiek można to było ująć, trochę się Kamil Wilczek rozkręcił, może nie było to naprawdę jakieś takie, można powiedzieć, tąpnięcie i taki wzrost formy, jak wyglądało to mniej więcej ponad 10 lat temu, kiedy zostało królem strzelców w barwach Piasta. No ale też nie można mówić, że był to zawodnik aż tak słaby, żeby tutaj tylko jedną bramkę bodajże, czy dwie, teraz już nie pamiętam, z głowy strzelić. Był też Fabian Piasecki, który przyszedł z Rakowa Częstochowa zimą i od razu właściwie można powiedzieć, że kilka meczów już wyleciał z kontuzją. No i Jorge Felix, który można powiedzieć, że lepiej sobie radził gdzieś jako wycofany zawodnik, bardziej jako dziesiątka, ale też na tej pozycji numer 9 w niektórych meczach radę dawał, czy na skrzydle oczywiście, bo to jego nominalna pozycja. No ale mimo wszystko patrzymy na tą linię ataku, patrzymy na te gole strzelane, no to widzimy, że jednak Piast ten problem miał, i tak jak powiedzieliście, tak jak ja też powiedziałem w tempie do poprzedniego pytania, no to był problem. I jak widzicie tą dziewiątkę w Piaście na nowy sezon? Czy tu przydadzą się takie gruntowne zmiany i co trzeba właściwie zmienić, żeby to jakkolwiek się po prostu coś przestawiło? No wiadomo, Fabian Piasecki nigdy tam jakiegoś zbyt dużym goleadorem nie był w Ekstraklasie. Dużo tych bramek nigdy nie strzelał, chyba tylko w Stali Mielec, ale kto wie, no przydałby mu się pewnie jakiś zmiennik. Jak wy to widzicie? Czy gruntowne zmiany będą w linii ataku przeprowadzone na nowy sezon, waszym zdaniem? Kuba, możesz też zacząć teraz. No, zapewne będą przeprowadzone, bo odchodzi Kamil Wilczek, Fabian Piasecki jest cały czas naprawdę kontuzjowany. Wróci co prawda Gabriel Kirejczyk z wypożyczenia, ale Gabryś w Zagłębiu Sosnowiec no nie poradził sobie najlepiej. Zresztą wystarczy spojrzeć w tabelę, które miejsce zajmuje Zagłębie Sosnowiec. Oczywiście nie winię go za to miejsce, jakie zajęła drużyna Sosnowca, no bo on oczywiście przyszedł dopiero zimą. Jest także Marcel Bykowski, wypożyczony do Kotwicy
Kołobrzeg, ale Marcel także niewiele wniósł do drużyny z Pomorza. Był także i jest właściwie Szczepan Mucha, to już bardziej oczywiście skrzydłowy, ale także zerwał mnie zadła, więc ten zawodnik też zbyt wiele Piastowi nie dał. No i jest Piotrek Urbański, dostał parę minut z Puszczą Niepołomice, zagrał od pierwszej minuty ze Stalą Mielec w zeszłym roku w grudniu. No to jest młody zawodnik, który jeszcze no raczej nie gra na poziomie PKO Bank Polski Ekstraklasy, ale jest dobrym zmiennikiem, więc zmiennicy są, ale brakuje takiego podstawowego zawodnika, jak chociażby w Jagiellonii Białystok Afimi Kopululu, jak w Śląsku Wrocław Erik Exposito, czy chociażby jak w Legii Warszawa Tomasz Pekhart. Potrzebny jest zawodnik, który będzie cały czas grał, którego kontuzje będą po prostu omijały, i mam nadzieję, że taki przyjdzie, choć z budżetem, jakim dysponuje Piast, będzie o to ciężko, i myślę, że przyjdzie raczej doświadczony zawodnik, którego już mogliśmy widzieć na boiskach ekstraklasy. No zobaczymy, kto to będzie, ale nie spodziewałbym się tutaj jakiegoś świetnego transferu. Być może ktoś, kogo nie znamy i kogo dopiero poznamy, tak jak chociażby kiedyś Piast sprowadził Alberto Torila. Oczywiście to był niewypał transferowy, bo Hiszpan tak naprawdę zasłynął tylko z hat-tricka przeciwko Legii i poza tym był raczej taką cichą postacią, nie zdobywał zbyt wielu bramek. No fajnie by było, gdyby ktoś doświadczony przyszedł, jak chociażby Jakub Świerczok, ale oczywiście ciężko znaleźć takich zawodników. Wtedy Piast wykorzystał okazję, no i skorzystał na tym bardzo dobrze. A więc podsumowując, no myślę, że przyjdzie ktoś, tylko pytanie kto. No, mam tutaj wątpliwości, czy to będzie zawodnik na poziomie właśnie ekstraklasy. Ciekawa kwestia tutaj też z Tomaszem Pekhartem, który prawdopodobnie z Leją kontraktu nie przedłuży. Kiedy wy tego słuchacie, to bardzo prawdopodobne, że już wszystko wiadomo, ale tak, Leszek, odbijając piłeczkę, widziałbyś w Piaście zawodnika o typie Pekharta, czy jednak byś szukał napastnika o innym typie, tak charakterystyce innej? Nie, no to oczywiście, że potrzebujemy typową dziewiątkę. To musi być Pekhart, to może być Zrela, może być nawet niższy napastnik Ciut, ale to musi być typowa dziewiątka. To musi być goleador, to musi być drapieżca, musi być ktoś taki, który Piastowi gwarantuje przynajmniej 8 goli w sezonie, bo jeśli Piast zagwarantuje sobie mniej więcej 8-10 goli w sezonie, no to nie ma co ukrywać. I Kuba pewnie też ze mną się zgodzi. Ten zespół jest w stanie walczyć o najwyższe cele w lidze w przyszłym sezonie. Ale to już później porozmawiamy na te tematy. W moim przekonaniu też taki ktoś jak Pekhart, taki ktoś jak Rosołek, jak Kupusowicz z Trencina, to między innymi zapraszamy na nasz artykuł Kacpra. Kacper między innymi na łamach portalu Piast Info określił ciekawych piłkarzy do Piasta właśnie o takiej charakterystyce. Typowy Robert Lewandowski, taki typowy Żurawski. Po prostu potrzebujemy typową dziewiątkę. Dziewiątkę, który w każdej stanie wykończyć akcję. Nie podlega dyskusji. No to tak już możemy powoli przejść do tematu innego, do tematu obrony, bo przede wszystkim taką postacią, która jedną z kilku takich ciekawych młodych w Piaście też w obronie się przejawia i właściwie miało jej w Piaście już latem nie być. Chodzi mi dokładnie o Ariela Mosura, który poprzedni sezon miał bardzo dobry, ogólnie od kiedy tylko gra w Piaście i wbił się od tej pierwszej jedenastki, to był uznawany za jednego z lepszych stoperów w lidze. Teraz pojawił się temat Molde w lato i to można powiedzieć, że trochę nim zachwiało, ponieważ on już pewnie był przygotowany na to, żeby Piasta powoli opuszczać, żeby żegnać się z Gliwicami, żeby już powoli szykować się do gry w barwach zespołu z Norwegii, który notabene później wyeliminował Legię w Pucharach Europejskich i prawdopodobnie też mógł dzielić by szatnię z Albertem Posiadałą z Radomiaka.
Ale tak już przechodząc do samego sedna, tak mocno po tych plotkach, mocno po tym temacie, gdzie właściwie jeden mecz miał odpuszczony, bo chciał już właściwie lecieć na te negocjacje, gdzieś tam się kluby bodajże, jeżeli teraz się nie mylę, nie dogadały finansowo i z tego względu mocno w Gliwicach został od tamtego czasu, była to trochę równia pochyła w dół, jeżeli chodzi o formę. Także to też pewnie będzie ciężka kwestia do zinterpretowania, ale jak ocenicie sezon Mosura, który się właśnie zakończył, co właściwie opowiecie o jego formie, czy jest to jeszcze zawodnik, który będzie w stanie się odkręcić w najbliższej przyszłości i dać Piastowi jeszcze zarobić, bądź można, jeżeli Piast będzie się dostał do europejskich pucharów za rok, to czy on by po prostu mógł tym być siłą tego Piasta, być takim liderem prawdziwym, z prawdziwego zdarzenia, jak w większości meczów był nim Kuba Czerwiński. Może tym razem, Leszek, do odmiany ty zaczniesz. Jak ocenisz sezon Mosura? Znaczy, jak ja ocenię sezon Mosura? No, mniej więcej odpowiedziałeś na to pytanie na samym początku podcastu. Bo myśmy praktycznie mieli drugą albo nawet pierwszą przed Śląskiem o lidze. Mosur bez wątpienia był bardzo ważnym elementem tej układanki. Linia Pyrka, Mosur, Czerwiński, Katranist to byli ludzie w pewnym momencie nie do przejścia. A to, że Mosur i jego ocena wpływa na tą pozycję, to gwarantuje, jaki to jest piłkarz. W Gliwicach on jest praktycznie nie do zastąpienia na razie. Jeśli dojdzie, że odejdzie, no to trzeba będzie go zastąpić. Nie wiem, jak to zrobimy, ale na dzień dzisiejszy Mosur dla mnie jest podstawowym piłkarzem Piasta. Jest podstawowym elementem tej układanki, którą Wukowicz sobie przez niemal 4 miesiące układał. I przede wszystkim o Arielu można powiedzieć tak falami. Głównie forma bardzo dobra w sezonie. Nie możemy narzekać. W pewnym momencie zachwiał się. I to było nawet widać w tych meczach młodzieżówki U21. No, odszedł Katranis, trochę ten system obronny zachwiał się. To wpłynęło na Ariela. Na ocenę jego też mogła wpłynąć ta reakcja w Łodzi, jak rzekomo niby sfaulował piłkarza Widzewa, ale nie można na podstawie jednego meczu określać całości jego oceny. Ocena Ariela w moim przekonaniu jest bardzo dobra. Mógł mieć, nie wiem, 4-5 kolejek zachwiania, ale tak, to ja nie mam żadnych zastrzeżeń. Był za mało skuteczny, bo miał tylko bramkę z ŁKS-u z tego zwariowanego meczu w Łodzi, no i jeszcze bramkę w Pucharze Polski w półfinale, ale ma takie możliwości, że tych goli może strzelać znacznie więcej. No, bym powiedział, że tak. Też Mosur w ostatnim czasie dużo bramek strzelał, może nie w ostatnim czasie, ale w ostatnich sezonach coś tam udało mu się strzelać. Też w tym sezonie w półfinale Pucharu Polski, jeżeli teraz się tak strzelił właśnie z Wisłą Kraków tą bramkę honorową, jak się okazało. Też przez dłuższy czas zastępował go Tomasz Huk albo Miguel Munoz w niektórych spotkaniach, co dla mnie osobiście wydawało się czasami trochę absurdalne. Wiadomo, że możliwości były momentami takie, jakie były, ale odbierając tak piłeczkę, Kuba, do ciebie, to czy rzeczywiście Mosur w pewnym momencie był, tak jak powiedział Leszek, w takim momencie, gdzie wyglądał naprawdę gorzej od Huka i od Munoza, i jak to może wpłynąć potencjalnie na jego transfer gdzieś dalej, twoim zdaniem? Czy to jest taki zawodnik, który no może miał ten dobry rok, to prawda, bez żadnych tam chwiejności formy, ale czy te takie gorsze momenty mogą wpłynąć na niego jakkolwiek w kontekście gry przykładowo na zachodzie? Ja przede wszystkim zacznę od poprzedniego lata, kiedy to Mosur miał odejść do Molde. To prawda, miał odejść, tyle że to klub go wypychał z Gliwic. Sam Mosur i jego agent, czyli jego ojciec Piotr Mosur, raczej nie byli zainteresowani transferem. Chciał Mosur zostać jeszcze w Gliwicach, chciał tutaj zagrać ten sezon, który no, okazał się dla niego nie najlepszy względem tego ubiegłego, no bo Mosur utrzymał swoją formę
przynajmniej na początku sezonu, ale potem gdzieś ona poszła w dół, a za tym też poszła w dół jego wartość rynkowa i z pewnością Piast dostałby rok temu więcej pieniędzy za Ariela niż teraz potencjalnie może dostać i mam wrażenie, że więcej Gliwiczanie dostaną za Arkadiusza Pyrkę chociażby niż za właśnie młodego środkowego obrońcę. To tak jeszcze zahaczmy o ten atak. No, powiedzieliśmy sobie poniekąd trochę o Feliksie, jeżeli chodzi o tej dziewiątce, chociaż to nie jest zawodnik na dziewiątkę. Fajnie też, że kiedy właśnie można było o nim powiedzieć już wiele złego na temat jego gry, gdzie już właśnie można było praktycznie go skreślić i z tego Piasta po prostu wyrzucić, bo nie dość, że był starym zawodnikiem, to nie dawał on zbyt dużo w ataku, aż wkrótce tak się rozkręcił, że co mecz notował asystę bądź strzelał gola tak, że można było wspomnieć o tej mistrzowskiej ekipie Piasta z 2019 roku, kiedy to Felix był taką no, po prostu wyróżniającym się postacią na tle całej ligi, dzięki czemu dostał się do Turcji, dokładnie do Sivasporu. Jak ocenicie sezon w wykonaniu Felixa i czy pozycją Felixa w końcu jest dziesiątka, skrzydło czy dziewiątka? Jak wy o tym powiecie? Może teraz też Kuba zaczniesz. No tak, jeśli chodzi o tę ofensywę i właśnie to, co mówiłeś o Jorge Felixie, no to Felix to jest w ogóle niesamowity zawodnik. On wrócił pod koniec tego sezonu do swojej formy, gdzie był naprawdę, pamiętamy ten sezon 19-20, gdzie był naprawdę no, niezwykłym piłkarzem. Chociażby w pamięć mi zapadł gol przeciwko Legii Warszawa na Ukrzej 20, gdzie ładnie podciął piłkę nad wtedy, o ile mnie pamięć nie myli, Radosławem Majewskim. To był fajny gol, piękne rozegranie Piasta i zachęcam Państwa do włączenia sobie tej akcji. Tam Franciszek Plach, pamiętam, zagrał długą piłkę do Kirkeskowa. Kirkeskow zgrał do Felixa i mieliśmy tak naprawdę bramkę trzema podaniami. Natomiast w tym sezonie on właśnie wrócił do swojej dyspozycji, przynajmniej w końcówce, w rundzie wiosennej był naprawdę liderem ofensywy. Liderem ofensywnym był także chociażby Michael Ameyał. Ameyał, który być może odejdzie z Piasta Gliwice, zresztą wystarczy spojrzeć na komentarze pod jego postem na Instagramie, który wstawił bodaj wczoraj, tam Grzesiu Tomasiewicz skomentował to no takimi słowami, które mogą coś oznaczać. Podziękował mu za dzielenie szatni. No, raczej nie dziękuję się za dzielenie szatni, gdy piłkarz ma zostać jeszcze na kolejny sezon, więc zobaczymy, jak to będzie z Michaelem. To na pewno też jest łakomy kąsek na rynku transferowym. No, ale Piast ma swoich następców. Ma Serhija Krykuna, który no, w tym sezonie miał mieszane występy. Raz grał bardzo dobrze, szybko biegał prawą stroną, popisywał się efektownymi driblingami, a inne mecze miał mniej udane, ale myślę, że to jest taki piłkarz, który gdy będzie grał cały czas, będzie grał co mecz 90 minut, to może być naprawdę jednym z lepszych skrzydłowych naszej ligi. No jest cały czas także w drużynie Piasta Damian Kądzior, no ale on już bardziej jest tylko ciałem chyba, nie duchem, no bo tak naprawdę Kądzior w tym sezonie bardzo mało zagrał. To był rezerwowy, który tak naprawdę nie wchodził na boisko. No trochę szkoda Damiana Kądziora i tego, jak prezentował się w sezonie 21-22, kiedy był liderem ofensywy Piasta, kiedy Lech chciał go ściągnąć do siebie. To się ostatecznie oczywiście nie wydarzyło i tak z perspektywy czasu no to kibice Piasta mogą tego żałować, bo Kądzior już w tych ostatnich dwóch sezonach niewiele dał tak naprawdę Piastowi. No i są także młodzi, o których już wspominałem, tak jak właśnie Szczepan Mucha, kontuzjowany, czy też Marcel Bykowski, ale jeszcze wracając do Hiszpana Jorge Felixa, on zabłysnął tym graniem krótkimi podaniami technicznymi, bardzo, bardzo ładnymi, zresztą cały Piast próbował
grać no taką tiki-taką, mógłbym rzec. To czasami aż stawało się niepotrzebne, bo Gliwiczanie wymieniali zbyt dużo podań w strefie, w tercji ofensywnej i można było to lepiej znacznie rozwiązać. Jeszcze zwrócę uwagę tylko na to, wracając jeszcze też do oceny sezonu, że Gliwiczanie w końcu zaczęli strzelać z dystansu. To szczególnie objawiło się w rundzie wiosennej. Próbował Patryk Dziczek, próbował Miłosz Szczepański, Grzegorz Tomasiewicz. No, w końcu się pojawiły te próby. My narzekaliśmy w Gliwicach na to tak naprawdę od parunastu lat, wręcz od sezonu 19-20, tym sezonie, gdzie graliśmy w europejskich pucharach, od Waldemara Fornalika po Aleksandra Wukowicza, narzekaliśmy na to, że Gliwiczanie nie próbują praktycznie w ogóle z dystansu. O ile mnie pamięć nie myli, w zeszłym sezonie chyba tylko jedna bramka spoza pola karnego zdobyta przez Gliwiczan. W tym musiałbym sprawdzić, ale te statystyki, myślę, prezentują się już lepiej. Chociażby ostatnio bramka Michaela Amejała, no przepiękna, chyba się ze mną zgodzicie. Zobaczymy, czy to będzie gol sezonu. Zobaczymy, co to wybierze kapituła na gali PKO Bank Polskiej Ekstraklasy, ale mam nadzieję, że to będzie faktycznie ten gol Amejała, bo takiego jeszcze na żywo prosto ze stadionu nie widziałem. To prawda, gol Amejała był dziełem sztuki, chociaż też zależy dla kogo. Kibice w Białymstoku mogą to powiedzieć zupełnie inaczej, chociaż wiadomo, tak, gol Amejała obok gola Kutki pewnie z ruchem Chorzów z pierwszej kolejki będzie tym faworytem do wygrania, chociaż też nie zapominajmy o Kamilu Zapolniku, tak jeszcze notabene przypomniało mi się, że oczywiście ten gol padł i będzie też swoim konkurentem dla Amejoła w tej kategorii. Leszek, do ciebie tak chciałem spytać też odnośnie Feliksa, czy miałbyś coś do dodania na ten temat i czy twoim zdaniem ogólnie Feliks już się tak na dobre odbudował w Piaście, czy to jest już taki zawodnik, który podobnie jak w sezonie mistrzowskim będzie też kimś takim bardzo ważnym, kimś bez którego Piast może sobie, może nie, że sobie nie poradzi, ale będzie sobie radził bardzo świetnie. Ja bym powiedział tak, gracias Jorge, bo z ofensywnego pomocnika przemianowaliśmy awaryjnie na napastnika, to wpłynęło na niego bardzo dobrze. Przede wszystkim jego 7 goli w sezonie, no to jak na słabe statystyki w ogóle w tym sezonie Piasta, to jest wynik kosmiczny. Więcej tylko ma Dziczek. Ale Dziczek strzelał głównie z karnych. Albo z różnych takich dziwnych sytuacji, więc nie można powiedzieć, że Felix dla nas był jakkolwiek piłkarzem, który przyszedł do klubu. Nie. On w tamtym sezonie przyszedł do klubu i się, wiadomo, on był w sytuacji trudnej mentalnie, bo po tym Sivasporze praktycznie on walczył z głową. On walczył z głową tak naprawdę, nie z rywalami. Teraz w tym sezonie już pokazał naprawdę klasę. Pokazał naprawdę klasę jak na warunki Ekstraklasy. Stał się typowym piłkarzem środka pola, który został awaryjnie przemianowany na napastnika, na typową dziewiątkę i się w tym sytuacji sprawdził, bo tak jak Kuba wspomniał, jest nie dość, że zawodnik bardzo agresywny, bardzo strzelał dużo, ale przede wszystkim te jego asysty, te jego gole. Przecież strzelił ten, zaliczył asystę w meczu z Pogonią w Szczecinie. Strzelił bardzo ładnego gola w Szczecinie. A przecież Pogoń dla Piasta od dłuższego czasu była bardzo trudnym rywalem. To nie ma co opowiadać. To był jeden z najbardziej nam nieprzychylnych i niewygodnych dla nas rywali. Felix co zmienił. Felix strzelił ważnego gola przeciwko Puszczy Niepołomice. To są takie sytuacje, gdzie Piast po prostu wyciągnął punkty czy punkt dzięki niemu. No to, ile możemy mu zawdzięczać, jest nie do opisania w tym sezonie i myślę, że no, to jest bez wątpienia obok Placha, obok Dziczka, jeden z naszych najlepszych piłkarzy.
No ja się z tym tutaj w pełni zgodzę. Rzeczywiście nie było lepszego piłkarza od Feliksa, ale był też taki piłkarz, który otarł się o reprezentację Polski i nawet trochę w niej za kadencji Michała Probierza pograł. Odnośnie Patryka Dziczka, teraz chciałem słów kilka zamienić, bo to też taki zawodnik, który może jakąś taką naprawdę wyróżniającą się postacią o dziwo w tym sezonie nie był. Ale też jego robota, która też ze względu na jego pozycję w defensywie nam wszystkim może umknąć, była też nieoceniona i rzeczywiście przez dłuższy czas, bo nie oczywiście nie przez cały sezon, ale przez dłuższy czas Dziczek był tym zawodnikiem, który nie dość, że z Grzegorzem Tomasiewiczem porozumiewał się świetnie i te akcje rozgrywane przez nich wyglądały często naprawdę dobrze. Tak jeszcze też oczywiście potrafił dobrze zabezpieczyć tyły, też dzięki niemu ta obrona Piasta w tej jesiennej części sezonu była taka dobra. Taka jakościowa. No i ogólnie no nie wiem, co o sezonie Patryka Dziszka sądzić, bo oczywiście można mówić, że był on dosyć solidnie, był to dosyć solidny sezon, ale czy na taki na tyle dobry, żeby grać reprezentacji w takich ważnych meczach jak mecz z Mołdawią, czy między innymi mecz z Wyspami Owczymi. Oczywiście to są zespoły, które są reprezentacje, które no nawet jakby wyszliśmy składem pierwszoligowym, to trzeba byłoby te reprezentacje pokonać, ale mimo wszystko, jak ocenicie sezon Dziczka i czy waszym zdaniem ta reprezentacja dla Polski, dla niego była po prostu zasłużona? Tak już odchodząc zresztą od tematu Piasta tak delikatnie, co na ten temat ty, Leszek, sądzisz? Jak wspomniałem we wcześniejszym, lepszy pod względem skuteczności od Feliksa był tylko Dziku o jedną bramkę. Ale ja powiem tak. Zastanawiałem się właśnie nad tym, bo sytuacja z Patrykiem jest dziwna, trudna do interpretacji, bo to, jak on się odnalazł w systemie Wukowicza, tym tak zwanym, jak już my już teraz na okrągło gramy w systemie 1-4, 2-3-1 i to się pewnie nie zmieni i większość piłkarzy pod kątem nowego sezonu będzie szlifowana pod tą taktykę. Dziczek, Tomasiewicz spełnili się w zadaniach i jakby na to nie spojrzeć, Dziczek jest jednym z architektów wtedy defensywnych i architektów też tego, że myśmy bardzo mało tracili i udaje się nie goli. Więc potem można powiedzieć, że naprawdę dla nas, no, nie powiem zbawieniem, bo to są zbyt wysokie słowa, ale na pewno jest piłkarzem niezwykle ważnym. Niezwykle ważnym, niezwykle ustawiony, niezwykle funkcjonującym w systemie Piasta. W dodatku te gole z rzutów karnych, no niestety, no nie udało mu się strzelić tego rzutu karnego przeciwko Rakowi przy Okrzce i przez to przegraliśmy 2-1 z punktu widzenia Radomiaka oczywiście, ale pozostałe ważne gole, rzuty karne, no przede wszystkim rzut karny na Bułgarskiej zdecydowało, że Piast wygra z Lechem, a to już to wydarzenia. To są osiągnięcia. Więc tym względem ja jestem jak najbardziej z opinią pozytywną u niego, ale no właśnie i tu jest ten problem, bo ciężko mi go obejrzeć w zasadzie w kierunku kadry. W kadrze trzeba powiedzieć, nie powiem, że nie sprawdził, ale powiem, nie przekonał tak selekcjonera, żeby na niego postawić. Być może potrzebował więcej meczów ze słabszymi rywalami, żeby selekcjonera do siebie przekonać, ale to też mogło wpłynąć w pewnym sensie na jego słabszą formę w tym momencie, kiedy Piast miał tą zapaść. Kilka meczów porażki, sięgnęliśmy w końcu strefy spadkowej. To też mogło oddziaływać na niego. Odszedł Katranis, tak
systemy obronne, które tak świetnie funkcjonowały w Piaście, zaczęły się psuć. No i tym też Dziczek trochę ocenę obniżył. Ale tak, jeśli cały mamy sezon pod niego, jakby jak analizować cały sezon, to moim zdaniem Dziczek naprawdę odwalił kawał dobrej roboty. No, ja się z tym muszę zgodzić, tak jak powiedziałem we wstępie. A czy ty się, Kuba, zgodzisz ze słowami Leszka? Jak byś porównał, jeżeli chodzi o ten wpływ na drużynę Dziczka, a Tomasiewicza? I czy ta kadra rzeczywiście to jest jednak coś, co no jednak temu Dziczkowi będzie trochę w trudach może przychodziło, że nie będzie już tak łatwo, patrząc na to, jak się prezentował. No, co o tym po prostu sądzisz? Czy zgadzasz się z opinią Leszka? No, ja uważam, że Patryk Dziczek jest ważniejszą postacią dla Piasta niż Grzegorz Tomasiewicz. To wynika z tego, że Patryk jest naszym zabezpieczeniem tyłów. Nie mamy drugiego takiego zawodnika. To jest bardzo dobrze grający w defensywie zawodnik. Wiadomo, ofensywnie miał swoje lepsze momenty, miał swoje gorsze momenty, wykorzystywał karne. No, nie strzelił, także zdarzyło się. Tych goli z karnych miał, a właściwie ma dużo, ale przede wszystkim tutaj trzeba zwrócić na to, że uwagę na to, że to jest bardzo ważny defensywnie zawodnik, on zabezpiecza drugą linię i właśnie daje swobodę Grzegorzowi Tomasiewiczowi, by ten mógł sobie powędrować wyżej, by mógł rozgrywać piłkę i zaangażować się ofensywnie. Dziczek tak naprawdę stanowi no, najważniejszy punkt naszej pomocy to on tak naprawdę zabezpiecza właśnie przedpole. My tych goli zza pola karnego zbyt wiele nie straciliśmy w tym sezonie i to właśnie między innymi dzięki Patrykowi Dziczkowi. Ja chciałem jeszcze poruszyć delikatnie temat przyszłego sezonu. O tym też mówiliśmy chwilę temu. Leszek mówił, że Piast to jest zespół, który na te puchary zasługuje. No ale zanim zapytam o te puchary, zanim zapytam o te wymagania, o te cele, to też trzeba myśleć sobie, co z kadrą, co z tymi piłkarzami, co trzeba wzmocnić, komu trzeba podziękować. I właśnie o to Was pytam. Jakie pozycje, oprócz prawdopodobnie lewego obrońcy i napastnika, bo to będą takie pozycje priorytetowe, to gdzie jeszcze tych wzmocnień potrzeba i przede wszystkim kto z Piasta waszym zdaniem powinien odejść? Myślę, że Kuba możesz zacząć teraz ty. Kto twoim zdaniem, w twojej opinii z Piastem powinien się pożegnać i jakie pozycje Piast musi wzmocnić? Z Piastem powinien się pożegnać z pewnością Damian Kądzior. Ma bardzo wysoką pensję. To nikt tego nie ukrywa. Pobiera tę pensję, a tak naprawdę nic nie daje klubowi z Gliwic. No i to jest taka główna postać. Główny kandydat do odejścia. Znacznie więcej jest pozycji, które trzeba zabezpieczyć, chociażby jak środkowy pomocnik, bo odchodzi Tom Heatley, kończy karierę, piękną swoją karierę. No i będzie tam dziura, tak? Będzie tam dziura na ławce przede wszystkim, bo wystarczy spojrzeć tak naprawdę na ławkę w tym sezonie Piasta Gliwice. Tam było wielu piłkarzy, którzy są albo niedoświadczeni, albo są po prostu słabi. Tak jak chociażby Filip Karbowy, który też powinien odejść z Piasta Gliwice. To jest zupełnie nieudany transfer. I nie wiem, czy postronni kibice w ogóle wiedzą, że taki ktoś jest w kadrze Piasta Gliwice, a to zawodnik, który przyszedł z Chojniczanki Chojnice. No i tak naprawdę nie zagrał ani razu bodaj. No, dostał szansę oczywiście z Puszczą Niepołomice i bodaj też zagrał w Pucharze Polski z wieczystą Kraków. Ale poza tym był kolegom z treningów dla zawodników, którzy występują regularnie. Też warto i zapraszam do spojrzenia na naszą stronę, na artykuły Kacpra, właśnie już wspomnianego przez Leszka. On analizował to, jak wygląda kadra Piasta Gliwice. Zresztą za niedługo opublikujemy audyt kadry, bo już był defensywnej części właśnie kadry Piasta Gliwice będzie jeszcze ofensywny, więc tam, jeśli Państwa interesuje właśnie Piast, no to tam warto zajrzeć, bo tam będzie poruszona ta kwestia gdzieś bardziej na chłodno, gdzie są braki. No i właśnie Filip Karbowy i Damian Kądzior to są takie postacie, które
powinny odejść. Powinien Piast także zabezpieczyć środek pola i myślę nad prawą stroną defensywy, bo jest tam Arkadiusz Pyrka, no ale nie wiadomo, czy on zostanie w Gliwicach, bo to jest no, taki zawodnik, który będzie łakomym kąskiem na rynku transferowym, nie oszukujmy się. Młody zawodnik z ciągiem na bramkę rywala, także już nauczony gry w defensywie, no i przede wszystkim jego warunki fizyczne, mówię oczywiście o szybkości, no są niesamowite. I dlatego też no nie wiadomo, czy zostanie w Gliwicach, a zresztą nawet gdyby został, no to potrzebny jest jednak ten drugi prawy obrońca, no bo granie samym Arkadiuszem Pyrką, no go akurat kontuzje omijają, no ale gdyby jednak nabawił się jakiegoś urazu, no to tak naprawdę nie mamy tam nikogo, kto mógłby zagrać. Jest wiadomo Piotr Liszewski, młody zawodnik, niedoświadczony w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie, zagrał bodaj dwa spotkania z Ruchem Chorzów, dostał niespełna 10 minut i jeszcze raz zagrał właśnie w końcówce tego sezonu. No, to jest piłkarz niedoświadczony i on nie zastąpi Arkadiusza Pyrki na odpowiednim poziomie. Więc tak już podsumowując, ja typuję do odejścia Damiana Kądziora i Filipa Karbowego, a wzmocnienia widzę w środku pola i na prawej stronie defensywy, oprócz oczywiście tych pozycji, które ty wspomniałeś. Może Piast będzie chciał poszukać w lidze tego środkowego pomocnika za Filipa Karbowego, oczywiście trochę lepszej jakości, gdzieś tam w Poznaniu ktoś się znajdzie, może taki niezbyt młody, ale taki doświadczony, powołany na Euro na przykład, myślę, żeby się idealnie w Piaście odnalazł, ale tak już na serio, Leszek, odbijając do ciebie, czy zgadzasz się z Kubą i czy te pozycje, gdybyś miał wymienić, wymieniłbyś takie same i przede wszystkim kogo byś się z Piasta pozbył? Może tutaj jakoś trochę zaskoczysz nas swoim wyborem, może nie, ale po prostu co na ten temat sądzisz? Czy ja powiem tak, z Kubą rozmawialiśmy między innymi na ten temat, wracając wczoraj z Krakowa, między innymi, ale ja na to patrzę trochę pod innym kątem, bo to, jaki my będziemy, czy jakich będziemy wziąć piłkarzy, to zależy od tego, jak transferować. Bo jeśli na przykład odejdzie Ariel, czy odejdzie Arek Pyrka, no to praktycznie tak jak Kuba mówi, trzeba będzie zastąpić libero, kolejnego libero, a to jest naprawdę trudne w dzisiejszym waniu futbolu, kiedy jakiś system funkcjonuje i trzeba po prostu te układanki znowu układać. Jeśli odejdzie Pyrka, to wcale się nie zdziwię, jak Kądziel zostanie, no bo przecież ktoś będzie musiał murować tą prawą linię. Jeśli chodzi o naszych młodych, być może będą dostawali więcej szans w przyszłym sezonie, ale ja nie był o tym przekonany, bo Wukowicz raczej stosuje zasadę taką, że nie lubi eksperymentować i wie, że jak coś, co działa, raczej jedynie kartki go zmuszają do tego, żeby cokolwiek w tym kręcił. Więc pod tym względem ja nie widzę, żeby to za bardzo znowu było bez potrzeby, na przykład po transferach czy po oknie transferu trzeba byłoby to zmieniać. Sprawa, no to mógłby do nas przyjść, bo problemem Piasta, no wiadomo, nie od dziś jest ten brak akademii. No, niby teoretycznie mamy akademię, ale mamy tylko piłkarzy, którzy występują, nie mamy obiektów, była mowa wielokrotnie o podpisaniu między innymi pozwolenia na budowę akademii w Czechowicach. To jest dzielnica Gliwic. Ale póki co temat umarł i zobaczymy, co będzie na ten temat mówiła nowa prezydent miasta, pani Katarzyna Budka. Zobaczymy, jak miasto zareaguje w tej kwestii. No ale jeśli chodzi o to, kto od naszego klubu odejdzie, no musieliśmy podziękować i Kamilowi, musieliśmy podziękować i Hołubowi, i Tomowi. A czy ktoś jeszcze odejdzie, no
zaskoczyła mnie i zasmuciła mnie ta sytuacja, o której Kuba mówił o Michaelu Amejawie, bo o Michaelu, bo facet w tym systemie też pasuje, jakby on odszedł, no to byłoby kolejny problem. Oczywiście mamy Krykuna, który może go zastąpić, ale kto dalej? Kto znowu usiądzie na ławce? No ten skład może być tak pogmatwany, że niebiesko-czerwoni wyjdą na pierwszy mecz nowego sezonu kompletnie porozkładani. Nie wiemy, co obóz w Albilbon, bo najprawdopodobniej tam się znowu udamy do Hiszpanii, bo świetnie nam się tam pracuje, świetne mamy tam warunki do przygotowań do sezonu. Więc zobaczymy, jak ten Piast będzie wyglądał. No, ale jeśli to mógłby z klubu odejść, Filipowy, no to co Kuba powiedział, no nie przekonał. No, jeśli pójdzie na wypożyczenie, stanie ten Oskar Leśniak, no, też nie dostaną minuty. Kiedy mają dostać minuty? Jeśli mamy cały czas dbać o to, żeby wyciągać kryteria PJS, czy żeby po prostu wykańczać limity. No to przecież też wiecznie nie możemy grać samymi juniorami, bo to też się nie da. Więc zawsze musi być to w niebiesko-czerwonych mieszanka doświadczenia i tej młodości. A okazuje się, że tej młodości zaczynamy mieć coraz więcej, a coraz mniej na przykład ludzi, którzy dla tego Piasta są w stanie tak naprawdę wnieść na nowy poziom. Myślę raczej tutaj o ewentualnych przyjściach, no ale z drugiej strony nie wiadomo, jak zareaguje Bogdan Wilk, nasz dyrektor sportowy. Zresztą osoba bardzo kontrowersyjna, wielokrotnie krytykowana za swoje działania. Oczywiście jest zależny od pieniędzy, które mu przeznaczył na zakupy. Ale nie zakładam raczej, żeby było zbyt wielkie przemeblowanie Piasta pod warunkiem, jeśli na przykład okno transferowe by nam takie, że skład nie uległby większym przekształceniom. No dobrze, tak już kończąc ten wątek ogólnie tego podcastu, jak i ogólnie też tego przyszłego sezonu, tak jak też Leszek wspomniał na starcie o pucharach, o tym, że Piast zasługuje na coś więcej, to tak w kontekście sezonu właśnie przyszłego. Czy spodziewacie się, że Piast zakręci się w okolicach górnej części tabeli? Czy uważacie, że ten powrót tego europejskiego Piasta Gliwice trochę jeszcze potrwa, że ten zespół może i ma podwaliny pod to, żeby jakkolwiek tutaj może wejść na dobrą sprawę z powrotem do tego ligowego pudła, do tej ligowej czołówki, to czy jednak ten przyszły sezon to jeszcze nie będzie taki sezon, gdzie będzie prawdopodobnie łatanie, jeszcze wzmacnianie zespołu, bo też tak jak powiedzieliśmy już tutaj dosyć obszernie, Piast miał problemy swoje i dał radę sobie z nimi poradzić, ale też przy takim samym składzie nie wiadomo, czy one wkrótce nie powrócą. Co o tym sądzicie i czego się po Piaście spodziewać? Jaki będzie cel Piasta na przyszły sezon, waszym zdaniem? Kuba, możesz zacząć. No, ja mam w planach napisanie artykułu, że ten sezon był ostatnim dzwonkiem dla gliwickich władz pod względem tego, że Piast długo nie był pewny bytu w PKO Bank Polskiej Ekstraklasie w następnym sezonie. Dopiero wiadomo, ta ostatnia seria, no przerwana w ostatniej kolejce, ale 6 meczów z rzędu bez porażki, no da nam już ten spokój, ten oddech potrzebny piłkarzom. No Piast już od paru sezonów ma wykreowany szkielet. Piłkarze raczej nie odchodzą, a jeżeli odchodzą, no to jeden czy dwóch. No chociażby tak jak Jakub Czerwiński, tak jak już Grzegorz Tomasiewicz, Patryk Dziczek, czy też Jorge Felix, no to są tacy podstawowi zawodnicy, którzy no zostaną w Gliwicach na przyszły sezon najprawdopodobniej. Więc jeśli Piast postara się o dobre wzmocnienia, znajdzie gdzieś te pieniądze i przyjdą fajni zawodnicy, no to myślę, że możemy się zakręcić wokół podium, bo
Tak naprawdę w tym sezonie też ta strata nie była jakaś duża. Wiadomo, była, ale gdyby Piast nie zaspał początku rundy wiosennej i jej środka, to myślę, że my byśmy walczyli jeszcze. Byśmy walczyli o te puchary. No ale ostatecznie 10. miejsce, no cóż, no, najgorszy sezon od sezonu mistrzowskiego. I właśnie dlatego to też jest ten ostatni dzwonek, no bo jeśli chcemy zostać czołową drużyną, cały czas chcemy być tak postrzegani, no to musimy jednak odpowiednio się wzmocnić i wtedy możemy walczyć faktycznie nawet o najniższy stopień podium. No raczej nie przewiduję walki o mistrzostwo, choć wiemy jak to było w tym sezonie, chociażby z Jagiellonią Białystok, która w zeszłym sezonie ledwo się utrzymała, a w tym wystrzeliła i zdobyła to mistrzostwo, więc wcale bym się nie zdziwił, jakby Piast walczył o puchary, a nawet i o mistrzostwo, czy też wicemistrzostwo. Ale nie zdziwiłbym się także, gdyby Piast walczył zaciekle o utrzymanie do ostatnich kolejek. Na tym polega Ekstraklasa, to tak już po prostu jest wpisane w, można powiedzieć, DNA tej ligi, że raz grasz o utrzymanie, raz grasz o mistrza i tak na zmianę, z wyjątkiem paru klubów. Leszek, pytanie do Ciebie. Co Twoim zdaniem osiągnie Piast w sezonie 24-25? Michał, a czy ja wyglądam na Nostradamusa? Nie, powiem tak. Jak ja widzę Piasta, to głównie też zależy od tego, to co powiedziałem w poprzednim temacie. Szkielet będzie wyglądał, po przyjdzie. Jak Piast przede wszystkim wystartuje, bo prawda jest taka, że Piast na jesieni, na wiosnę mentalnie będzie jeszcze mocniejszy. Natomiast jeśli Piast, jak już wielokrotnie w wielu sezonach, prześpi jesień, to znowu będzie to miejsce około 7-10, albo no nie wiem. Może nie jestem jakimś hura optymistą pod tym względem, że będziemy walczyć o mistrza, bo to wiadomo, sami powtórzyliście, że Ekstraklasa jest dziwna i my możemy walczyć o mistrza, możemy walczyć o utrzymanie, możemy walczyć o europejskie puchary, równie dobrze możemy walczyć o środek tabeli i możemy być z tego zadowoleni, bo nagle okaże się, że nie wiem, na jesieni w strefie spadkowej, jak już raz w jakim sezonie była Legia i my nagle zaczniemy się uważać szczęśliwców, że w tej strefie nie jesteśmy. Więc jak ja widzę przyszły sezon, to tak jak powiedziałem, to zależy od tego, czy zostanie zachowany szkielet zespołu, bo jeśli zachowany zostanie szkielet zespołu, zostanie zachowany również poziom mentalny tych chłopaków. Natomiast jeśli zacznie się znowu przemeblowywanie, czy zmiany, czy ustawianie, to ja stwierdzę, że znowu będziemy potrzebowali 2-3 miesięcy jesieni na budowę czegoś nowego, czyli to będzie działało na zasadzie takiej budowlanej. Stawiamy fundament, stawiamy mury, stawiamy ściany, ale nie dachu, żeby to już wszystko funkcjonowało, albo nie zdążymy dachu. Więc pod tym względem ja to patrzę tak, co mówił Wukowicz w kontekście nowego sezonu, bo on na konferencjach prasowych wielokrotnie podkreślał. Badaliśmy się, i kowami, po tych jego wypowiedziach, badaliśmy, co ten skład potrafi przez 4 miesiące. Stawiliśmy sobie wreszcie ten system. Nagle doszło do tego, że ten Piast jest w stanie być groźny dla najlepszych, bo ileś tam, 6-7 meczów bez porażki, dopiero ta ostatnia zakończyła tą świetną pasę. Ale to jest kolejny dowód na to, że wiosnę lepiej nam wychodzi niż na ten wyniki niż na jesieni. Więc w moim przekonaniu zależy od tego, jeśli jesień zaczniemy bardzo dobrze, nie będzie przemeblowań składu, to ja jestem w stanie nawet stwierdzić, że możemy europejskie puchary.
Dobrze, i tym akcentem, tym właśnie powiedzeniem, tą opinią Leszka, właśnie tak lepiej będzie brzmiało, możemy zakończyć odcinek ten obecny, ten, który podsumowaliśmy sobie, sezon 23-24 ekstraklasowy w wykonaniu Piasta Gliwice. Dziękuję też więc za to moim gościom, Jakub Miłkowski, szef radia ekstraklasowych Przemyśleń, a także redaktor naczelny serwisu Piast Info. Dziękuję Ci, Kuba. Do usłyszenia, kłaniam się nisko. Dziękuję też Leszkowi Zienkiewiczowi, który jest wiceredaktorem naczelnym też serwisu Piast Info. Dziękuję Ci, Leszek, serdecznie także. Dzięki, to była przyjemność, chłopak. I ja też dziękuję. Michał Wawrzyniak żegna się z Państwem. Zapraszam na następne odcinki podsumowania sezonu. Zapraszam też na Piast Info, gdzie dużo o Piaście będziecie mogli przeczytać, tak jak też wspominali i Kuba, i Leszek, więc tam też Was zapraszam do śledzenia, co się będzie działo w drużynie z Gliwic w tym nowym sezonie, w tych przygotowaniach. Dziękuję jeszcze raz za odsłuchanie. Zapraszam na kolejne też odcinki do mnie. Do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć.